Proszę Państwa, obiad, czyli szamanie w kamiennym wigwamie. Hokatej się widziałem z pijanka. Ugotowałem makaron, bo znalazłem jeden ziemniak. Nie wiem, gdzieś w reklamówkę brałem i nie będę go teraz gotował. Tutaj głos Ameryki ugotował takie rzeczy. A ja tutaj sosik zrobiłem, ona już sobie wzięła. Podgrzewam go. No i co? I zaczynam jeść. A jajeczka dwa, bo dzisiaj jajka nie robiłem. Nie ma mięsa, jestem przejedzony mięsa. Proszę Państwa, biorę i to wszystko dzisiaj robię w inny sposób. Oczywiście mojego woza tu postawimy, żeby był. No i zaczynamy jeść, proszę Państwa, zaraz. Jajeczka grzane na, proszę Państwa, o kurde, grzane na parze, na tym. Myślę, że dobre wziąłem, bo nie sprawdzałem zbyt. I makaron. Głodny jestem, to jest śniadanie, obiad, proszę Państwa. Nawet nie odsadzałem, dlatego że parę zostawiłem. No to może tyle mi wystarczy. Co tu jeszcze? To zrobił oczywiście, sos ja zrobiłem. Już wyłączamy. Oczywiście to będzie, jak zwykle, to co Wam mówiłem, to będzie bezsmakowe, tylko troszeczkę wezmę, bo ja takich bezsmakowych rzeczy nie lubię. Troszeczkę tego. Ktoś tutaj tam kapustę czerwoną ugotowała. I proszę Państwa, tutaj w tym garze, co tutaj jest? Oj, 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 w tym garze. No, to tutaj jest tego na moim bekonie. Takie troszeczkę tego. O, takie rzeczy dzisiaj będziemy jeść. Zobaczcie. Kapusta włoska z małymi kawałeczkami tego. O, i kalafior kawałeczek weźmiemy. Także widzicie, o. Daje się radę. Tylko ciekawe, czy mi się nie wyłączy, bo dziwnie mi się tam wydawało dzisiaj, że o. Tam jeszcze weźmiemy do makaroniku. Gorący sosik. Proszę. Pani kamerman, może by pan się przybliżył, ale pan nie będzie umiał tutaj tego zrobić. No ja mam wszystko robić. Pan kamerman, nie. O, proszę. Tak to dzisiaj wygląda. Op. Położymy tutaj. No i proszę zobaczyć. O. Teraz będzie sprawdzian, czy jajeczka gotowane, czy prawdziwe były. Ale chyba to mi jedno upadło. To jest gotowane, myślę. No jasne, że gotowane. Tutaj nie, tutaj zaraz weźmiemy je. O, da co tutaj wziąć? O, tutaj mam miseczkę. O nie, miseczkę wsypię. Już głos Ameryki coś wsypią. Czyli tutaj będziemy teraz to brać, wszystko obierać. O, sobie to opaty wezmę to nawet. Na talerzyk, o. Obierzemy jajeczko, patrzcie, na parze ugotowane. Dwa tygodnie jak przywiezione. Nic się nie stanie. Ktoś mi dzwoni, ja teraz mam odbierać telefon, bo ja pierniczę. Nie będę odbierał, bo teraz film robię dla Was, to oni myślą, że ja będę latał za telefonami. Nie zobaczycie nawet, jak biorę je. No, także jajek mam dużo gotowanych, nawet surowych, także wszystko jest w porządku. Nie odbieram teraz. Przestał. Poładuję telefon. Okachaj, op. No, możesz uważać. Obrane już jest, proszę. Na razie jedno. Obmyjemy ręce, żeby się nie kleiły. Op. Także, pani kamerman, zaczynamy jeść. Oczywiście już się zaczyna. Szukanie, zwykle poprzestawiane. Nie mam widelcy, bo z Ameryki przestawił. Tak zwykle jest. No trudno się mówi. Gdzie położone? Nie wiem. Nie wiem, gdzie położone. Miałem tutaj. Nie ma ani jednego. Ani jednego widelca tu nie ma. Tyle widelcy były. Łyżką będę jadł, bo ja nie będę teraz biegał, szukał gdzieś, nie wiadomo gdzie. Bo nie ma. Ja pierniczę. A, znalazłem jakiś inny, plastikowy, jednorazowy, skądś, nie wiem tam. Proszę Państwa, dzisiaj w indiańskim stroju morsowałem. Nagrywa się, myślałem, że się nie nagra. Także widzicie. Hoka, hej. O,
ogląda i się śmieje, będziemy jeść tym spaghettone. Pycha. Fajnie dopieprzyłem sosik. A to tylko z wody. Lekko kwaśnowate, ale to jest świeża kapusta. Kupię pełna, nie wiem. Może octu dołożone. Nie. Dokładam. Także proszę Państwa, szamanie w kamiennym wigwamie. Jajko upadło, już nie, dla ptaszka będzie. Znajomy głos Ameryki ciągle przestawia mi te rzeczy. Nie ma. Bo lubi sobie zmieniać. A, co wam powiem, co się dzisiaj wydarzyło, jak się kąpałem. Widzieliście mnie w tym indiańskim przepasce, to są slipy indiańskie. Poszedłem do wody, do rzeki Warty. Bardzo zimno było. Woda, prąd lodowata. I wychodzę, żeby wziąć kamerę, bo ktoś mnie filmował. A ja wychodzę z tyłu. Ta moja przepaska się zrobiła od wody, od nurtu. Weszła mi w tyłek, w rowek. Jak stringi, kobiety się śmieją. Mężczyźni też, a tego. To przed kamerą widać. Ja się wracam do wody i to poprawiłem. No to normalne, bo my jak gramy, czy na indiańskich zlotach, to się rusza ta przepaska, bo ona jest tylko na rzemyku, na sznurku. A dzisiaj sobie wyjątkowo ciasno ją zawiązałem. I potem, to już mi spadłem, miałem już wychodzić. Tam chyba telewizja, czy dziennikarze robią film, czy kamerują, czy zdjęcia robią. I było głębokowo tak, ja wychodzę, już chcę wychodzić, tyle było głęboko, czuję, że jest niżej coś. No to ja biorę do tyłu, mówię, ja ich filmuję z tyłu, to jakby tego Indianina tu. I idąc tam, chciałem sobie potem wychodzić, chcę poprawić sobie, żeby nie było znowu tych stringów, jak gdyby widoczne. A ja patrzę, ja na nago jestem do połowy, nie mam slip, nie mam przepaski biodrowej. Ja tutaj mówię, kurczę, będę co tu robić. Ręka od razu, kamerkę miałem, rękę do wody, tu się trzymam, rękę marznie, nurt silny płynie i słuchajcie, to, no mówię, że kurde, co tu zrobić, nie mam tego, jakąś ręcznik trzeba. Wołam głos Ameryki i to, dałem potem aparat, chłopak wziął taki jeden w rękawiczkach, mój, głos Ameryki mi przewodał, ten prezes cały, co 13 lat, jest na filmiku, morsuje. Podał mi ten ręcznik żółty. A ja mówię, to będę miał suchy. Ale ja tu nie szło wziąć. Ręce zgrabiałe. Nóg nie czuję. Tu w ogóle nie czuję nic od pasa, bo zimno. Oddaliłem się trochę. Tam telewizja. Ja tutaj tak próbuję założyć. Tutaj jak Rzymianie, kurczę, w saunie. Tu się tym ręcznikiem musiałem zmoczyć, bo wiatr wieje. Jakoś go założyłem tam mokrymi ręcami. Wychodziłem, to już się na brzegu przewróciłem. Nawet lekko potknąłem, bo nóg nie czułem. Taką przygodę miałem. A kobieta jedna mówi, że ta moja czerwona przepaska, czerwona, tak jak ten kolor tej bańki, widzieliście ją, proszę Państwa, że się tam tak szaka zatrzymała. Ja jej nie widziałem. Ale poszedłem się, żeby przebierać. A potem szukałem, już nie było. Także taką miałem przygodę dzisiaj. Niesamowite. Chyba gotowane. Gotowane. Także wegetariańskie jedzenie dzisiaj. Proszę Państwa. Op.
Zaraz zobaczymy. 3. Proszę ja was. O, jak ładnie odeszło. Aj, 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 aj. Odeszło. 3, czy tam się nie bierze i... 3 nie stegowało mi się. Kamerka jeszcze idzie. Fajnie, że to, proszę państwa, idzie. Więc będziemy, proszę państwa, dalej kręcić. Także widzicie, mam tutaj Indianinka. Jeszcze rękę trochę podmiję. No i co? I taką miałem przygodę dzisiaj, proszę państwa. Także widzicie. Niesamowite. Niesamowite. Niesamowita rzecz. Także się kręci. I słuchajcie, ja bym w życiu nie pomyślał, że takie coś mi się przydarzy dzisiaj. I ja nigdy na rzocie nie widziałem, chłopaki grali, nigdy nikomu nie spadła przepaska biodrowa z bioder. A to było tak, bo przepaskę wam pokażę, to się tak zakłada, jak pieluchę, tak, tak, i tutaj jest zawiązana, o tak, i woda nabierała tutaj, nurt silny wody nabierał powietrza. Proszę państwa, i to powietrze, znaczy powietrze, wody, i to się taki balon tam robił, to jest tak, jakbyście mieli elektrownie tacy, takie są, to co tak bujają, i to tak łapało, tak jak żagiel wiatr, i to nikt nie mógł mi ściągnąć, bo tu za ciasto miałem uwiązany sznurek, proszę państwa, i to dołem mi ściągnął nurt, jak wiatrowa elektrownia, no niesamowite. Wydarzyła się taka historia dzisiaj. Mówię o tym, bo to by wyglądało, jakbym wyszedł z wody, ale ja już chciałem wychodzić. Chcę poprawić przepaskę, żeby nie było śmiechu, jak przedtem, że są takie stringi, a ja nie mam przepaski. Mówię, czy się tak mnie zatrzymała? Nie. Ja byłem akurat z tyłu za nimi, było głębokawo gdzieś tak, i ten nurt mi ją wyciągnął. Ja nie czułem, bo nogi tak były zdrętwiałe, że nie czułem. Także morsy miały ubaw, kobiety najbardziej. Kiedy zakończyło się fajnie. Ktoś mówi, nie rób siary. Jaka siara, no kurde. Łapy dwie we wodzie, przyrodzenie chronię, znaczy się zasłaniam, a ktoś mi powiedział, że to ekshibicjonizm, a to nie był ekshibicjonizm. I widzicie, trzeba być otwartym człowiekiem i mówić o takich rzeczach. Proszę. Nie rozumiem, dlaczego zdjęcie chciałem we wodzie zrobić i nie mogę. Że brak miejsca na karcie pamięci. Tu robię film, bo ze dwa już czy trzy skasowałem. Może niepotrzebnie, bo na TikToka chcę wziąć, bo się zabezpieczam, jeżeli mi kiedy YouTube zablokuje, to na TikToku będą. A ja teraz niszczę już po prostu te moje filmy. Kasuję je po opublikowaniu. Już nie kupuję kart, bo nie ma za co. Za tydzień jest chyba ogólnopolski czy międzynarodowy, gdzieś przekonie, czy gdzieś tam koło Niejowa. Jak nie będę we Francji, to pojadę. Także wszystko się może wydarzyć. A, dziennik łódzki. Jest moje zdjęcie już. Darek chyba Piekarczyk, jak on się nazywa, robił. Jak z motocyklistami stoję. Harlejowcami sieradzkimi. Czy z okolic się rada? Hoka hej. Także dzisiaj prawie wegetariańskie jedzenie mam. Tam przy tej marchewce było troszeczkę bekonu francuskiego. I na deser będzie budyń, proszę, przyrządzony przez
głos Ameryki, ale podobno nie będzie jeść, bo że to jest za dużo kalorii i będę mógł zjeść dwa. Szkoda, że nie ma soku jakiegoś, to mogę konfiturkę tutaj sobie włożyć. Francuską, gdzieś widziałem cię. Chyba tu gdzieś mam na wierzchu. Fajniejsza by była konfiturka z tym. Czerwona, bo by ładnie się prezentowała. A ja takie tam miodowa to jest, taka miodowa, bardzo słodkie to jest, wiecie? To jest konfitura abriko w rozpinie. I zrobimy sobie z konfiturką deserek. Po zjedzeniu tego. Proszę bardzo. To już odstawiamy. O. Także, a potem jeszcze herbatkę albo kapucinko zrobimy. Ach, zobaczcie, nie żałować sobie, tego mam dużo. Słuchajcie, mnie tu pół roku mogą zamknąć. Ja się wygładowałem, już głodówek nie będę prowadził. Chyba, że będę zmuszony przez życie gdzieś, kurde, w amazońskiej dżungli, na Antarktydzie, nie wiem gdzie, proszę. Tak się pijanka, klonowiak od... Klon, pozdrawiam, tak się klonowiak odżywia. Tak klonowianie jedzą, klonowiacy. Ale najpierw musimy zjeść to. Także teraz muszę sobie gdzieś skitrać, czyli schować widelec, nóż i łyżkę. Nie wiadomo gdzie przestawione. W jednej, drugiej, trzeciej, piątej sapce nie będę szukał, jak kamera chodzi. Tu proszę Państwa wisiała mi grzałka taka. No, co tu podłączałem, tu położyłem. Zobaczymy, czy jeszcze chodzi. Chodzi. Tam mi bardzo długo grzeje. A mnie to jest ta, co tam powiesimy. No i o kim tu, o czym tu mówić? I nie przekonasz, nie? To jest ta sama mój. A wy macie to na filmach. Tak, jaka grzałka była ta mała. A ta bardzo, bardzo długo grzeje. Bardzo długo grzeje, jest inna. Skąd ją mam, nie wiem, kupiona, znaleziona, nie wiadomo. Od lat miałem, dostałem, nie pamiętam. Tamtą kupiłem gdzieś za 5 zł. Do Francji woziłem, na Gwałcie jechałem. Bo jakby człowiek chciał kawę, to sobie robisz wodę, a nie 3 euro w Niemczech płacisz. Czy 4. Nauczcie się żyć, zobaczcie. Makaron francuski, cebula tylko polska, kupiona w CPN-ie, chyba za 2 zł, 4 czy 5 kilo, taka mniejsza, bo w CPN-ie u nas sprzedawają. Za grosze. A, wypijemy ten sosik, już łyżki nie będę szukał. Karolcia Nowak, pozdrawiam, do zdrowia mi wracaj. I nie pomyślałbym, że cię koronawirus dopadnie. Obiad zjedzony, dzień zaliczony, a to jest śniadanie obiad. Proszę Państwa, takie delicje dzisiaj jemy. Zobaczcie. Piechotka, chcecie mieć dłuższe filmy? Ja nie rozumiem tej karty. Karta 60 giga. A w rzece mi pokazywała, że już jest zapchana. Na razie odstawiamy, zaraz to umyjemy. Słuchajcie, żadnych chemicznych środków. Ja myję gorącą wodą z kranu i wycieram. Proszę Państwa, tak jak w aresztach mnie nauczono, że się myło zimną i proszę Państwa, platerką. Platerka to była ta ściereczka, to się nazywała platę. O, platerka. Taką ściereczką się brało i się wycierało. Ale dobre to z tym, ale słodziutkie jak mama taki sok dawała z wiśni, tylko że to jest inny smak. Bo to jest z miodem, ale pyszne. Delicious, messieurs dames. Oczywiście na francuskim mleku, gdzie tu głos Ameryki przelał. Skąd to mam, też nie wiem. Ja nie wiem, gdzie skąd mam. Ja już przestałem kupować. Po co kupować, jeśli się otoczyłem?